się nagrywa. Witajcie. Ja mam na imię Łukasz, jestem technologiem wody. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Dziś trochę nietypowo. Słuchajcie, jest długi weekend. Ja też wypoczywam, jestem poza domem, więc no, tym razem trochę wzorem Daniela nagranie z pleneru. Co prawda nie na rowerze, ale za to wycieczka biegowa po okolicy Namęczowa. Tutejsze wąwozy lesowe, może jakieś uda mi się jeszcze parę fajnych, może inspirujących do waszych akwariów zdjęć tutaj wpleść w ten film. Zobaczymy. Korzystajcie. Zapraszam do oglądania. Teraz wybaczcie, że nie zacytuję dokładnie pytania widza, na które będę za chwilę odpowiadał, dlatego że nagrywam w warunkach improwizowanych. Mam przy sobie tylko telefon, który zabrałem po prostu na wycieczkę biegową, więc nawet nie jestem w stanie odczytać tego pytania. Ja je oczywiście wmontuję potem w trakcie nagrywania, także będziecie mogli sobie przeczytać na ekranie, natomiast ja będę mówił z pamięci. Więc w pytaniu tym chodziło generalnie o zakwaszanie wody, albo zmniejszanie, no tak, o zakwaszanie wody, czyli o dodawanie kwasu do... Czy akurat samochód, pewnie mi tutaj troszkę się nagrał. Przepraszam, jeśli rzeczywiście tak jest. Chodziło tutaj o dodawanie kwasu do wody o niskim KH, co powoduje zużycie tego bufora. No i pytanie było, czy w takim razie po takim zabiegu można dodać do wody jakiegoś innego buforu, który by nam tutaj spowodował ustabilizowanie się pH? Okej, słuchajcie, to jest temat, który ja też już troszkę poruszałem chyba w jednym z w ogóle pierwszych nagrań tutaj na kanale u Daniela, od kiedy zacząłem się pojawiać, ale trochę wróćmy w takim razie do tematu buforów i stabilizacji pH w akwarium, jak to w ogóle działa. Więc może zacznijmy sobie od wyjaśnienia pojęcia, co to jest bufor. Bufor to jest taki układ, tak fachowo powiedzielibyśmy, sprzężonych par, kwas i zasada. Znaczy, mianowicie chodzi tutaj o pewien układ chemiczny, taki, który potrafi reagować zarówno z kwasami dodawanymi do wody w tym wypadku, jak i z zasadami dodawanymi do wody. Czyli będzie przeciwstawiał się zarówno zakwaszaniu wody w przypadku, kiedy próbuję dodać kwasu do wody, jak i będzie przeciwstawiał się zwiększaniu pH, czyli stawaniu się bardziej zasadową wodzie w przypadku próby dodawania zasady do wody. No i takim buforem, który ma no, zasadnicze i właściwie kluczowe znaczenie w przypadku wód naturalnych i klasyfikuje tutaj również wodę akwariową, to jest bufor węglanowy. Bufor węglanowy składa się z kwasu węglowego, który, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, działa jak kwas w tym wypadku, czyli w przypadku dodawania do wody jakichś tutaj składników o charakterze zasadowym, będzie wchodził w reakcję i przeciwstawiał się temu zwiększeniu pH. No i z wodorowęglanów, które tutaj w tym wypadku będą działały jak zasada, które w związku z tym, jeżeli do wody dodajemy czegoś o charakterze kwaśnym, jakiegoś kwasu, no to będzie tutaj też wchodził w reakcję, neutralizując ten składnik i przeciwstawiając się zmianie pH. Tak jak powiedziałem, jest to bufor, który ma zasadnicze znaczenie w próbkach naturalnych. Mogą również występować i występują oczywiście inne bufory w wodzie akwariowej czy w wodach naturalnych. I tu kolejnym przykładem takiego buforu, który ma pewne znaczenie, to może być bufor fosforanowy. Fosforany również mogą tworzyć takie układy sprzężone, kwas zasada, czyli tutaj mamy fosforany, wodorofosforany, które mogą reagować zarówno z kwasami, jak i z zasadami. Jednak one mają już dużo, dużo mniejsze znaczenie niż bufor węglanowy, no z tego tytułu, że tych węglanów jest zazwyczaj dużo, dużo więcej w wodach naturalnych. No, mogą też być inne bufory, czy są zazwyczaj inne bufory, ale one już mają, no, powiedzmy, marginalne znaczenie w porównaniu z tymi dwoma pierwszymi. Czyli tu przykładem mogą być jakieś bufory oparte na jakichś związkach organicznych, których jest w wodach naturalnych zazwyczaj pełno. Może to być na przykład bufor amonowy, no ale on w wodzie akwariowej jest związany z obecnością jonów amonowych, czyli w zasadzie mógłby mieć jakiekolwiek znaczenie gdzieś tu w jakimś takim bardzo, bardzo świeżym, młodym zbiorniku, który no tak naprawdę dopiero wystartował, tak? No po kilku dniach w zasadzie tych jonów amonowych to specjalnie nie powinniśmy mieć w akwarium, przestaje mieć znaczenie. Więc podsumowując, no tutaj tym głównym mechanizmem, który wpływa nam na pH i stabilizację wody w akwarium, no będzie bufor węglanowy.
Potem długo nic. Na drugim miejscu możemy mieć ewentualnie bufor fosforanowy, czyli stabilizację pH wynikającą z obecności fosforanów, jeśli jest jakaś większa ilość w akwarium. I potem długo, długo, długo nic, ewentualnie inne bufory. Więc z takiego praktycznego punktu widzenia dla akwarysty tak naprawdę znaczenie ma właściwie wyłącznie bufor węglanowy, czyli to, co też mierzymy naszymi testami akwarystycznymi jako KH. No dobra, teraz to jest tak, że oczywiście te bufory nie działają w nieskończoność. No to jest po prostu pewna, bufor to jest pewna ilość tych cząsteczek, które są zdolne reagować zarówno z kwasami, jak i z zasadami w wodzie. No i teraz w przypadku, kiedy dodajemy takiego kwasu do wody, no to następuje reakcja, jednocześnie ten bufor się zużywa, czyli mówimy też fachowo, że zużywa się pojemność buforowa wody, czyli ten mechanizm stabilizacji pH działa nam tutaj do pewnego momentu. W którymś momencie następuje wyczerpanie wszystkich tych cząsteczek tego układu buforowego, no i w tym momencie mówimy o tak zwanym przełamaniu buforu, no i jakby no woda traci w tym momencie możliwości już te zdolności do stabilizacji pH, no i tutaj już dodanie nawet niewielkiej ilości dalej na przykład kwasu czy zasady, no będzie nam już powodowało gwałtowną zmianę pH. No i to jest właśnie sytuacja, o której tutaj mówimy w tym pytaniu, no bo tu widz opisuje sytuację, w której no dodając kwas spada mu KH praktycznie do zera, czyli właśnie wyczerpuje pojemność buforową, no i w tym momencie układ traci stabilność i, no i następuje, no jest bardzo podatny na zmiany pH, to nawet niewielki dodatek na przykład jakiegoś kwasu i to wcale nie musi być kwas podawany w formie jakiegoś odczynnika z butelki, bo bardzo wiele na przykład procesów mikrobiologicznych toczących się w akwarium jest związanych z wytwarzaniem substancji o charakterze kwaśnym, czy to będą również po prostu w wyniku tego, że akwarium jest układem żywym, biotopem pełnym żywych organizmów, następowały, no będą do wody wydzielone substancje o charakterze kwasów lub zasad. No i w momencie, kiedy nie mamy tutaj buforu, który by nam już stabilizował, no to akwarium jest bardzo podatne w tym momencie na wahania pH. Jest sytuacja niestabilna. I teraz pytanie widza polegało na tym, czy możemy dodać tutaj jakiegoś buforu, żeby ponownie odzyskać tą stabilność. No i teraz, jak już pewnie sami domyślacie się z tego, co do tej pory powiedziałem, no jest to sytuacja taka, w której no najpierw sobie przy pomocy kwasu zużywamy ten bufor całkowicie, a potem pytamy o dodanie buforu. No przy czym tak naprawdę tu, jak już powiedziałem, w zasadzie jedynym tym buforem, który ma takie no kluczowe znaczenie w akwarystyce, no jest ten bufor węglanowy, więc no w zasadzie w tym momencie powiedziałbym, że należałoby dodać węglanów, żeby ustabilizować to pH. No tylko po co w takim razie najpierw te węglany do zera zużywać przy pomocy kwasu, po to, żeby je potem ponownie dodawać. Czyli tutaj no wydaje mi się, że po prostu jakby podejście jest niewłaściwe od samego początku. Tutaj należałoby raczej no najpierw zmiękczyć czy ustawić to KH na takim poziomie, jakie jest nasze docelowe, czyli nie zjeżdżać z tym KH do zera w tym wypadku, tylko ustawić sobie taką wartość, jakiej tam oczekujemy, nie wiem, 2, 4, 6, w zależności od tego, jakie gatunki tutaj hodujemy, jakie byłyby optymalne te warunki dla ryb czy innych organizmów, które mamy w naszym akwarium, a potem zastanowić się, jak dokorygować pH. I tutaj przechodzimy do tak naprawdę drugiego aspektu związanego z tymi buforami, czyli tak naprawdę na jakim poziomie taki bufor na przykład węglanowy stabilizuje nam to pH. No i to jest zależność, która jest opisana równaniem, które w tej chwili widzicie na ekranie. Już je też wam kiedyś pokazywałem. Jest to dosyć prosta zależność, w którym mamy tak naprawdę trzy składniki. Znaczy pierwsze to jest ten taki współczynnik 6 i 1. To jest, ja tu podaję stałą liczbę, ale tak naprawdę to jest stała dysocjacja kwasu węglowego i to jest liczba, która też zmienia się wraz z temperaturą. Ta wartość, którą wam tu podaję, to jest wartość dla 25 stopni Celsjusza, ale w akwarium poruszamy się na tyle blisko tej wartości, że przyjęcie na stałe tej wartości 6,1 nie będzie tutaj dużym błędem. Natomiast no tak poza tym właśnie tu już tym współczynnikiem, który przyjmijmy sobie, że jest stały w tej sytuacji 6,1, no tak naprawdę to wynikowe pH dla buforu węglanowego zależy nam od stężenia wodorowęglanów i od stężenia kwasu węglowego. No i teraz w zasadzie chcąc ustawić odpowiednie pH powinniśmy manewrować tylko tymi dwoma
parametrami. Czyli jeżeli zależy nam na niższym pH w akwarium, na obniżeniu pH, no to powinniśmy tutaj zadbać o zwiększenie stężenia kwasu węglowego, co robimy po prostu przez rozpuszczenie większej ilości dwutlenku węgla. Jest tutaj tak naprawdę poprawnym, jedynym poprawnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy uznajemy, że no, tym głównym mechanizmem stabilizującym pH będzie bufor węglanowy, dla zakwaszania no, będzie tak naprawdę dodawanie dwutlenku węgla. Jeżeli zależy nam na zwiększeniu pH, no to należałoby zwiększyć stężenie wodorowęglanów, co możemy uzyskać dodając jakieś substancje, no, wodorowęglanów. I tutaj taką typową substancją stosowaną w akwarystyce będzie wodorowęglan sodu, czyli tak zwana soda oczyszczona. Więc w zasadzie, tak mówiąc szczerze, to jedynym poprawnym rozwiązaniem tutaj będzie właśnie korygowanie zarówno zawartością dwutlenku węgla lub ewentualnie wodorowęglanami, czyli sodą, po oczywiście uprzednim ustawieniu KH na tym żądanym poziomie. Dobra, słuchajcie, teraz spróbuję zmienić lokalizację, przebiegnę sobie kawałek dalej i spróbuję znaleźć jakieś inne miejsce, w którym nagram drugą część pytania. To na razie, lecę. No dobra, słuchajcie, siedzę, mam nadzieję, że komary mnie tu nie zeżrą, bo już jestem trochę rozgrzany, a już się niestety dziadostwo zaczęło, no ale nic, spróbuję jakoś przetrwać. Dobrze, drugie pytanie, no z tego już z pamięci rzeczywiście nie przytoczę, ale tutaj padło pytanie o ewentualne napowietrzanie samego filtra, żeby zwiększyć stężenie tlenu i jakby wspomóc w ten sposób filtrację biologiczną. Ja na ten temat już dosyć dużo się wypowiadałem. Był cały odcinek taki, w którym poświęciłem sporą odpowiedź na właśnie pomysł pod tytułem napowietrzanie samego wnętrza filtra. To był chyba odcinek 106, jak dobrze pamiętam. Tu wam w napisach przytoczę, który to był dokładnie odcinek. Więc zachęcam do obejrzenia. Ja nie będę tego powtarzał, bo rzeczywiście tam chyba już dosyć obszernie o tym opowiadałem i no, byłoby to powtarzanie się. Natomiast w tym pytaniu zwróciła moją uwagę jedna sprawa, to jest taki z kontekstu troszeczkę wywnioskowałem, tutaj pewne niezrozumienie, może powtarzanie pewnego mitu, który dosyć no często się gdzieś przejawia w jakichś waszych pytaniach, czy gdzieś tam, czy jak czytam w internecie, czy oglądam jakieś filmiki, z którego by wynikało mianowicie, że no, dodawanie CO2 do wody spowoduje obniżenie stężenia tlenu. No albo odwrotnie, że napowietrzanie ewentualnie powoduje, czy zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego powoduje zmniejszenie dwutlenku węgla w wodzie. No słuchajcie, to jest nieprawda, generalnie rzecz biorąc. No, czy okej. Okay. Zakładając, że jesteśmy daleko jeszcze od stężenia takiego kompletnego nasycenia wody, jak chodzi o ilość rozpuszczonych gazów, no bo pewne granice są. Oczywiście nie możemy w nieskończoność rozpuszczać tych gazów. W takiej sytuacji rzeczywiście byłoby tak, że jeżeli dodajemy jednego gazu, no to jakby powiedzmy może tutaj nam brakować w cudzysłowie miejsca dla drugiego, ale no patrzcie, już nie będę atakować, będę się bronił. Natomiast w normalnej sytuacji to jest tak, że jeżeli jesteśmy jeszcze daleko od tych stężeń takiego kompletnego nasycenia, a tak jest w przypadku akwarium, no to te gazy rozpuszczają się praktycznie niezależnie od siebie. Czyli jeżeli na przykład w wodzie mamy, nie wiem, 2 mg na decymetr sześcienny tlenu rozpuszczonego i teraz zaczynamy tam podawać dwutlenek węgla, rozpuszczamy go więcej, to nie powoduje, że nagle tego tlenu w wodzie stało się 1 mg. No on jest nadal 2 mg, tylko jest tam więcej po prostu dwutlenku węgla rozpuszczonego. No w pewnych granicach, tam pewne mechanizmy związane na przykład z korektą pH, co tam wpływa na rozpuszczalność gazu, może też jakieś mieć znaczenie, ale to są marginalne tak naprawdę różnice i myślę, że tu spokojnie możemy przyjąć z taką dokładnością inżyniersko-akwarystyczną, że jakby rozpuszczenie tutaj dodatkowej ilości dwutlenku węgla nie będzie powodowało obniżenia stężenia tlenu w wodzie. No i teraz być może część z was powie, no tak, no przecież ja osobiście doświadczyłem takiej sytuacji, że na przykład no zagazowałem ryby dwutlenkiem węgla i jakoś one się udusiły, no to jak to? Skoro ja tu mówię, że to jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla, nie powoduje braku tlenu, a widziałem, że ryby się udusiły. No niestety, i tu powiem wam z przykrością, wspominam własne doświadczenie, gdzie no to już było pewnie kilkanaście lat temu, ale niestety
właśnie w ten sposób straciłem no, całą obsadę akwarium, gdzie po prostu to było jakieś moje pierwsze doświadczenie z dozowaniem dwutlenku węgla z butli. Trochę jeszcze wtedy słabo z pieniędzmi, że tak powiem, stałem, więc jakiś najtańszy reduktor kupiłem, chyba w ogóle nie był nawet to reduktor do dwutlenku węgla, tylko do argonu. No gryzą skubańce, będziemy walczyć, słuchajcie, może przetrwam. No i to był taki reduktor, który nie miał ani jakiegoś elektrozaworu, ani chyba nawet zaworka precyzyjnego specjalnie nie miał. Więc no on fajnie działał i jakoś tam dozował mi ten dwutlenek węgla, no dopóki ciśnienie gazu w butli było wysokie. Natomiast zupełnie o tym nie wiedziałem, że w momencie, kiedy kończy się gaz w butli, w samej butli spada ciśnienie, no to ten reduktor nagle po prostu puścił większą ilość dwutlenku węgla. No i uśmiercił mi całe stado młodych skalarów wtedy. Także to takie chyba moje najbardziej przykre doświadczenie, jak chodzi o akwarystykę. Ale to wcale, no właśnie, co się wtedy podziało? No tak naprawdę to tutaj wcale nie chodzi o to, że w związku z tym zabrakło tlenu w akwarium i ryby się udusiły. Nie, tu działają inne mechanizmy. Jest ich kilka. No pierwszy i taki chyba tutaj najważniejszy to jest taki, że hemoglobina, która jest we krwi, która służy do przenoszenia właśnie tlenu, ale również dwutlenku węgla, czyli w drugą stronę transportowuje dwutlenek węgla, no to nie jest jakieś tutaj inteligentna cząsteczka, która wie, jak ma się zachowywać. No tutaj po prostu ta ilość tych cząsteczek wysyconych czy związanych z dwutlenkiem węgla i z tlenem zależy po prostu od stężenia tych gazów, czyli proporcja między tą hemoglobiną związanym z tlenem a z dwutlenkiem węgla zależy od proporcji tych gazów. No i teraz w momencie, kiedy mamy w wodzie rozpuszczonego dużo dwutlenku węgla, to proporcjonalnie więcej tej hemoglobiny jest zajęta przez dwutlenek węgla, czyli krew no jakby w tym momencie no nie dostarcza wystarczającej ilości tlenu. No troszeczkę tak jak poprzednio opowiadałem wam o azotynach, gdzie po prostu te azotyny wiążą się z hemoglobiną, uniemożliwiając transport tlenu przez krew. Podobnie działa zresztą tlenek węgla, tak? Czyli czad. No to w tym wypadku zwiększenie dużej ilości dwutlenku węgla no powoduje, że procentowo większa część hemoglobiny jest zajęta tym dwutlenkiem węgla i nie dostarcza krew wystarczającej ilości tlenu. No więc jakby no paradoksalnie w tym sensie, że mimo że w akwarium jest wystarczająca ilość tlenu, no ryba się dusi, bo jakby krew nie jest w stanie tego tlenu przetransportować. Tu działają też inne mechanizmy, no między innymi na przykład to, że jest dużo dwutlenku węgla w wodzie, no powoduje też, że ta krew nie jest w stanie odprowadzić wystarczająco sprawnie dwutlenku węgla z ciała, z tkanek ryby na zewnątrz, więc jakby następuje kumulacja dwutlenku węgla też w krwi, w tkankach ryb, co powoduje zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, czyli no zmianę pH. A propos, zresztą tutaj tej równowagi kwasowo-zasadowej, powiedziałam wam w poprzednim pytaniu przed chwilą, że ten bufor węglanowy no, ma zasadnicze znaczenie, jak chodzi o wody naturalne, w tym wodę w akwarium, ale tak naprawdę to jest w ogóle bufor, który ma kluczowe zupełnie i zasadnicze znaczenie dla organizmów żywych, bo to jest też bufor, który stabilizuje pH w tkankach organizmów żywych, między innymi w krwi człowieka, tak? Czyli to również tutaj stężenie KH, węglanów, wodorowęglanów we krwi w tkankach człowieka jest jak najbardziej interesujące czasami na przykład dla lekarzy, bo zaburzenie tej równowagi również u człowieka no to jest bezpośrednie zagrożenie życia. Także no tak tutaj działa ten mechanizm, jeżeli chodzi o nadmiar dwutlenku węgla i jakby to, czy on rzeczywiście tutaj wpływa na, czy rozpuszczenie dodatkowej ilości dwutlenku węgla wpływa nam tutaj na stężenie tlenu. No nie, tak nie jest. I teraz z kolei z tego, co przed chwilą opowiedziałem, część akwarystów też spotykam się z takimi mitami trochę w internecie. Ostatnio oglądałem taki filmik, który jest całkiem znany i bardzo szanowany przeze mnie. Akwarysta w swoim nagraniu też pewien mit powielił, a mianowicie opowiedział tutaj o tym, że no właśnie sam przez wiele lat powtarzał taki mit, że na powietrzaniu będzie prowadziło do usunięcia dwutlenku węgla z wody, no ale właśnie się dowiedział ostatnio, że skoro tak jest, że te gazy się rozpuszczają praktycznie niezależnie, no to chyba jest nieprawda, czyli jak możemy napowietrzać tą wodę i ten dwutlenek węgla z wody nie będzie znikał. No nie, no tak to też jest nieprawda, bo to jest pewne pomieszanie, ja się tu w międzyczasie bronię przed komarami, bo jest ich coraz więcej, także muszę się chyba zaraz przemieszczać, słuchajcie, w inne miejsce. To jest niestety tak, że to jest zupełnie inny mechanizm, to jest pewne pomieszanie pojęć, bo tutaj no
tak jak powiedziałem, rozpuszczenie na przykład większej ilości tlenu w wyniku napowietrzalności spowoduje, że ten dwutlenek węgla nam tutaj jakoś zacznie z tej wody wyparowywać, ale tu chodzi o co innego. To chodzi po prostu o to, że o zwykłe mechanizmy wymiany gazowej, tak? Czyli ta wymiana gazowa polega na tym, że gazy, na przykład tlen, czy na przykład dwutlenek węgla, no przechodzą z ośrodka o stężeniu większym do ośrodka o stężeniu mniejszym. Czyli jeżeli mamy, wyobraźcie sobie wodę, która jest zupełnie pozbawiona rozpuszczonych gazów, taka chemicznie czysta woda, no i teraz postawicie ją w otwartym pojemniku, no to ona ma kontakt z atmosferą, w której jest dużo tlenu i jest dwutlenek węgla, no i ten tlen i dwutlenek węgla zacznie się z atmosfery rozpuszczać w tej wodzie i po pewnym czasie tam się już pojawi pewna ilość rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla. To samo działa w drugą stronę. Jeżeli mielibyście wodę bardzo mocno natlenioną i z dużą zawartością dwutlenku węgla, załóżmy, czy no powiedzmy wody z dużą zawartością rozpuszczonego dwutlenku węgla, taką, że tego dwutlenku węgla jest w wodzie więcej niż w otaczającej atmosferze, no to ten dwutlenek węgla zacznie się odsycać z tej wody i przechodzi do tej atmosfery, która jest ponad wodą, tak, powiedzmy. Czyli to jest właśnie ta wymiana gazowa, ten transport gazów przez powierzchnię woda-gaz. No i ona też, szybkość tej wymiany gazowej zależy przede wszystkim od tej powierzchni kontaktu. Im większa jest ta powierzchnia, przez którą ta wymiana następuje, no tym szybciej ona następuje. I teraz, no jeżeli to jest tylko zwykła taka powierzchnia, tafla wody w akwarium, no to jedynie przez tą powierzchnię następuje ta wymiana gazowa. Natomiast jeżeli do wody włożymy kamyczek taki napowietrzający, który zacznie nam to wytwarzać banieczki powietrza, pęcherzyki powietrza, no to ta powierzchnia kontaktu gwałtownie wzrasta, dlatego że ta powierzchnia kontaktu wtedy ma również miejsce na powierzchni właśnie tych pęcherzyków, których jest ogromna ilość, które są malutkie, w związku z tym tutaj proporcja między objętością a powierzchnią takiego pęcherzyka jest duża. I no, nagle następuje bardzo gwałtowne zwiększenie tej powierzchni wymiany gazowej. I teraz jeżeli mieliście w wodzie dwutlenek węgla, na przykład w wyniku rozpuszczania go z butli takiej wysokociśnieniowej, to on zacznie się jakby rozpuszczać, przechodzić do wnętrza tych pęcherzyków, tych banieczek powietrza i zaraz z nimi wyskakiwać nad powierzchnię wody. Więc jest to jak najbardziej bardzo skuteczna metoda usuwania dwutlenku węgla, stosowana również przemysłowo jako metoda usuwania właśnie nadmiaru rozpuszczonego dwutlenku węgla. Natomiast no, nie ma to absolutnie nic wspólnego z zależnością rozpuszczalności jednego gazu od drugiego. To są zupełnie inne mechanizmy. Dobra, słuchajcie, lecę, bo już za chwilę mi jeszcze będę miał tak mało krwi, jak że nawet tutaj nie ma to znaczenia, czy mnie te dwutlenki węgla uduszą, czy nie, chyba mi się krew skończy. Lecę. Bosko, słuchajcie, słoneczko przygrzewa, ale powoli chyba trochę za mocno, chyba będę musiał myśleć już o kończeniu tego treningu i mojego spaceru, mojego też tutaj, mojego relaksu, bo jest to bardzo relaksujące w takich okolicznościach. Słuchajcie, ostatnie pytanie, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć, na które zdążę wam odpowiedzieć w trakcie mojego biegania, no to jest pytanie o to, jak ja napowietrzam swoje akwarium. Myślę, że ona pasuje akurat do tej tematyki, w której się tutaj poruszamy dzisiaj, więc kilka słów na ten temat. No ja w przypadku swojego akwarium tutaj nie stosuję jakichś takich urządzeń typu kamyczki napowietrzające, czy jakiekolwiek inne takie rozwiązania celowe do napowietrzania, na przykład typu, nie wiem, filtr zraszany, o którym też rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, jako urządzenie do napowietrzania wody. No ja tutaj po prostu postawiłem na dwa mechanizmy. No jeden to jest takie naturalne po prostu napowietrzanie wody w wyniku, czy natlenianie wody w wyniku fotosyntezy roślin, czyli mam tutaj sporo roślin, które produkują ten tlen. No może nie aż na tyle, żeby tu mi się pojawiało jakieś takie widoczne gołym okiem bąbelkowanie, chociaż czasami też ono się tam pojawia, ale sporadycznie. No a drugi mechanizm to jest ruch tafli wody. No bo rozmawialiśmy sobie przed chwilą o tej wymianie gazowej, o tym, że ona zależy między innymi od tej powierzchni wymiany gazowej i to można zwiększyć właśnie na przykład stosując napowietrzanie.
takimi pęcherzykowe wody, no ale no druga metoda, druga zależność, no to tutaj jest zależność od różnicy stężeń, czyli im większa różnica stężenia gazu nad wodą i w wodzie, no to również ta wymiana następuje szybciej. No i teraz, jeżeli sobie wyobrazicie, że ten tlen na przykład rozpuszcza nam się tutaj z atmosfery w wodzie, no to jeżeli woda stałaby nieruchomo, no to przy samej powierzchni wody wytwarza się taka warstewka wody nieco bardziej nasycona tlenem. No i dalej ten transport tlenu, jeżeli woda się nie porusza, to tutaj już musiałby następować w wyniku po prostu mechanizmu dyfuzji, czyli jest dosyć powolny. No inaczej w sytuacji, kiedy wywołamy ruch wody i jakby tą napowietrzaną warstewkę wody wciągniemy w głębi do wody i wymieszamy z resztą akwarium, no to wtedy jakby ona automatycznie zastępuje czy ta warstwa wody napowietrzona zostaje jakby automatycznie zastąpiona wodą nieco bardziej ubogą w napowietrzeniu, ona jakby ponownie w tlen i ona jakby ponownie może się tutaj no, przyjąć porcję tlenu z atmosfery, tak? Czyli takie tutaj wymienianie tej wody w tej przypowierzchniowej warstwie, no będzie też sprzyjało tej szybkości napowietrzania, no i to jest właśnie ruch wody. Ja u siebie to realizuję na dwa sposoby. No jeden to jest umieszczenie wylotu jednego z filtrów kubełkowych. Mam ich aż trzy, ale jeden jest umieszczony tak płycej właśnie po to, żeby on rzeczywiście tutaj wywoływał taki widoczny nawet gołym okiem ruch powierzchni wody. No a drugi to jest skimmer, który jest założony na wlocie jednego z filtrów, taki skimmer powierzchniowy. No, on również wywołuje ruch powierzchni wody. Nie jest to może aż tak widoczne gołym okiem, bo oczywiście w przypadku wylotu z filtra kubełkowego to mamy taką skupioną strugę, która tutaj jest widoczna gołym okiem. Natomiast w wypadku takiego skimmera, no to ten ruch jest taki jakby naokoło, tak? Do tego skimmera. I to jest oczywiście dużo spokojniejszy i mniej widoczny w związku z tym gołym okiem ruch powierzchni wody, ale to również jest ruch powierzchni wody, więc. Jest tutaj taki skimmer, oprócz tego, że on oczyszcza tutaj wodę z jakiegoś ewentualnego kożucha, takie błonki, która może się wytwarzać na powierzchni wody, co również ogranicza wymianę gazową, no, wywołuje dodatkowo ruch powierzchni wody, więc no, zdecydowanie tutaj skimmer można traktować również jako urządzenie sprzyjające napowietrzeniu wody. I akurat w moim akwarium te dwa mechanizmy w zupełności wystarczają. Ja nie widzę jakichś objawów przyduchy, jakby nitryfikacje, wszystkie procesy biologiczne przebiegają prawidłowo. Natomiast ja nie twierdzę wcale, że to jest rozwiązanie uniwersalne, które u każdego jakby jest wystarczające i będzie działało, bo to zależy od na przykład ilości roślin, intensywności oświetlenia, czyli intensywności fotosyntezy, od tego, czy te rośliny są prawidłowo nawożone i mogą fotosyntetyzować, od obsady ryb, czy jest ich tam dużo, czy jest ich mało, jak duże jest obciążenie związkami organicznymi, bo to również jakby ich rozkład zużywa tlen, czyli tutaj no, na przykład od intensywności karmienia. Także tu nie ma jednej prostej receptury. To jest, jak widzicie, możliwe. No, w moim przypadku to akurat działa, ale ja nie powiem, że u każdego z Was to będzie ok. No to trzeba sobie sprawdzić i zweryfikować, czy to w Waszym wypadku jest wystarczające. Dobra, słuchajcie. Lecę dalej, bo przygrzewa. No i trzeba jeszcze kończyć dzisiejszy dzień paroma innymi rzeczami oprócz biegania. Także lecę, do zobaczenia. Na razie. I żegnam się z Wami widoczkiem na rzekę Bystrą, przepływającą tutaj przez Nałęczów. No ciekawa rzeczka, słuchajcie, bo to jest no, taki mały potok, który tak jak się patrzy na wodę, to no, nie wydaje się może najczystsza, jest mętna. Ale to wcale, że jest mętna, nie znaczy, że jest brudna. Jest to woda, która no, po prostu płynie tutaj przez krainę nałęczowskich, no, przez wyżynę po prostu lesową, którą tutaj mamy. Les jest taką glebą, która jest na no, takim bardzo drobnym pyłkiem i łatwo ulega erozji, w związku z czym te wody, które tutaj płyną, no, niosą zawsze sporą jego porcje i przez to się wydaje może nie najczystsze, ale jest to woda, ten potoczek tutaj, który jest klasyfikowany jako z takiego wędkarskiego punktu widzenia, jako rzeka krainy Pstrąga i Lipienia. Żyją tutaj pstrągi, więc woda jest rzeczywiście czysta, chociaż nie jest to woda górska. No ale widocznie wystarcza tym pstrągom. Pstrągom mają się tutaj dobrze. A przy okazji, jak widzicie, fajne, fajne klimaty, fajne widoczki gdzieniegdzie. No dobra, pozdrawiam, życzę Wam dalszej części
Wypoczynku. Nie, co ja opowiadam? Przecież ja to nagrywam w długi weekend, wy będziecie to już oglądali po długim weekendzie. Ja jeszcze jestem w trybie wypoczynkowo-długo-weekendowym. Także życzę wam w takim razie miłego oglądania i zapraszam za tydzień.